tak długie to było wyszukanie gdzieś. Ale tam sobie na kasę, gdzieś południowo. No, udało się kupić bilet. Ogólnie to tak na pierwszy rzut oka to niewiele się to zmieniło. W sumie wszystko jest wygląda mniej więcej tak samo, tylko jest czyściej. No i te wszystkie elementy dekoracyjne, zabytkowe bardzo fajnie wyglądają. Tu są jakieś schody ruchome do... No nie wiem, czy to nie będzie można na perony iść, czy jak? Chyba nie. Kolejki są, jakie są, ale prawdopodobnie dlatego, że ludzie są głupi. Myślą, że tam nie mogą kupić biletów, ale my właśnie poszliśmy do tego kolei śląskich, tak tam kupiliśmy bilet. Jest taki mankament w kasach, tylko że nie słychać za bardzo, co się dzieje po drugiej stronie. Te głośniki są takie ciche. Dobra, a teraz idziemy na peron. Będzie to bok Lubania Śląskiego, 13:35. Jeszcze nie wiadomo, na którym peronie oczywiście. Jest za 10 minut dojeżdżamy, a dalej nie wiadomo. Nie rób tak, bo to będzie głupio wyglądać. Dobra, to możemy się rozejrzeć, jak, co tu jeszcze jest. Automatyczne drzwi. Tu też dużej zmiany nie widać, ale też jest czyściej. No, to wystarczy na razie.